Witajcie ponownie w naszym topowym przeglądzie ostatniego tygodnia, w którym prezentujemy najciekawsze posty wyłapane z gizmodo.pl. Nasze zestawienie rozpoczyna niezwykle zaangażowany fan World of Warcraft. Na ostatnim BlizzConie zawstydził twórców tego MMO, wytykając nieścisłości pomiędzy scenariuszem książki a grą. Producenci mieli na tyle przyzwoitości, że zauważony błąd obiecali poprawić. Isn't Falstar dead? From Day of the Dragon? No? No, he survived, and in fact, he was the leader of Airy Peak in Vanilla WoW through Wrath of the Lich King. Right, of course. Right. Yeah, Alex, what's up with that? Thanks for pointing that out. We're gonna get that fixed. Thank you. Miejsce czwarte zajął nowoczesny wyświetlacz, który ma w przyszłości zmiażdżyć technologię AI. Na filmie nie prezentuje się zbyt okazale, ale wierzymy, że jego lekkość, wytrzymałość i oszczędność energii już niedługo nas zachwycą. Miejsce trzecie przyznaliśmy nietypowej masce gazowej. Jej bardzo specyficzna konstrukcja jest gwarancją, że nosząc ją, przeniesiemy się w zupełnie inny wymiar trzeźwości. Zauważyli to również nasi czytelnicy, aż 141 osób stwierdziło, że świetnie nadaje się do inhalowania substancji leczniczych. Nie wierzcie sceptykom. Mamy dowody na to, że podróże w czasie są już możliwe. Nieuważny time traveler został przyłapany podczas rozmowy telefonicznej w filmie Chaplina. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że obraz nakręcono w 1928 roku. Halloween już za nami, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby jeszcze chwilę podtrzymać okazyjne ozdoby przed domami. Na miejsce pierwsze zdecydowanie zasłużyły sobie pornodynie, które mogą być ozdobą każdego odważnego domostwa.